Czy to ptak? Czy to samolot? Czy to piąta część serii Błędy twórców i tłumaczy w bajkach? Nie. To nie jest część tej serii, ponieważ ten film nie dotyczy bajek, a tylko jednej bajki. I będzie to Star Butterfly kontra siły zła. A jeśli chodzi o siły zła, prawdopodobnie już w tym momencie w komentarzach jest ta jedna osoba, która musi napisać, że kreskówki to nie bajki, ponieważ bajka to jest forma literacka. Otóż według słownika terminów filmowych pod redakcją pana Hendrykowskiego, bajka może być formą filmową. Jest to forma skierowana raczej do dzieci, więc powiedzmy, że nie każdą animację nazwiemy bajką. Ale twierdzenie, że bajka jest wyłącznie formą literacką, jest błędne. Zresztą nagraliśmy już razem o tym film na kanale mojego dzisiejszego gościa. Z tej strony Omega Wario. A ja jestem Alfa Waluigi Reaktor. Pierwsza kwestia. Oryginalnie serial nazywa się Star vs. Forces of Evil, gdzie Forces of Evil jest często skracane do FOE, czyli foe. Foe oznacza po angielsku wróg, co jest ciekawą grą słowną. I sądzę, że przetłumaczenie tej gry słownej jest ogólnie możliwe, ale nie w taki fajny i chwytliwy sposób, więc nie dziwimy się, że po polsku tej gry słownej nie ma. Za to zastanawiało nas, co kierowało polskimi tłumaczami, kiedy uznali, że dodadzą do oryginalnego tytułu jeszcze nazwisko bohaterki, najwyraźniej czując, że dłuższy tytuł będzie lepszy, nie Star kontra siły zła, tylko Star Butterfly kontra siły zła. Tak, aczkolwiek nie bardziej ciekawi, czy na jakimś etapie rozważono przetłumaczenie imienia głównej bohaterki, ale potem na przykład zrezygnowano z tego. Wyobraźcie sobie Gwiazda Motyl kontra siły zła. Jeżeli już mielibyśmy bawić się w tłumaczenie imienia, to wydaje mi się, że Star mogłoby po polsku być przetłumaczone jako gwiazdka, tak jak w Młodych Tytanach przetłumaczono Starfire jako gwiazdkę. I sądzę, że to brzmiałoby w porządku, tylko mam większe wątpliwości co do nazwiska. Byłaby Gwiazdka Motyl. Albo na przykład Gwiazdka Motylewicz. Motylowska. Motylska. Motylicka. Motylańska. Ale dobra, dość żartów, chyba wszyscy się zgodzimy, że jedynym słusznym tłumaczeniem nazwiska Butterfly jest Masłomucha. Albo Masłolot. Dokładnie. Ciekawie też jest w innych językach, bo gdyby tłumaczyć dosłownie, to po hiszpańsku Star Butterfly to by było Estella Mariposa, według mnie bardzo ładnie, ale już z kolei po niemiecku Stern Schmetterling. Myślę, że tą konkluzją warto zakończyć wstęp i przejść do wpadek w animacji. To może na początek coś nieskomplikowanego. W pierwszym odcinku Marco siedzi przemoczony z powodu ulewy z magicznej chmury. Wtedy Star sprawia, że obłok znika, chłopak zostaje jeszcze zmoczony. Bum! Zmiana ujęcia momentalnie wysycha, jakby ktoś nagle zarzucił mocnym sucharem. A biorąc pod uwagę, że chłopak siedział pod tą chmurą pewnie dobre parę godzin, taka jednosekundowa suszarka międzyujęciowa jest trochę niefinezyjna. W tym samym odcinku, zaraz po tym jak Star atakuje potwora żyrafę, jego głowa zostaje wbita do środka zielonego auta. Widzimy, że na ziemi po drugiej stronie pojazdu nie ma niczego, ale po chwili pojawiają się tam białe linie parkowania, a parę ujęć później auto zupełnie się ulatnia. Czyżby zmiotło je podczas walki? Marco przez długi czas jest ubrudzony naczosami, ale natychmiast po przejściu przez portal jest czysty. Jeśli portale mają aż takie właściwości czyszczące, to chętnie sobie jeden zamówię, tylko po to, żeby zaoszczędzić na praniu. W tej scenie Star łapie Marco za rękę, planując zabrać go na imprezę. Można dostrzec bransoletkę na jej lewej ręce, zanim wyparo znika, po to by zaraz pojawić się ponownie. Gdy końska głowa zderza się z kanciastymi ludzikami, zostają oni wyrzuceni w powietrze. Kiedy upadają, układają się ładnie, tak jak w Tetrisie, jednak jest ich o jednego mniej niż przed chwilą. Celowe zagranie twórców? Przeoczenie? A może kogoś złapał leń? W odcinku, w którym widzimy te Star, na kartce na zmianę pojawiają się i znikają ciemniejsze plamy. Podobne zapędy do wędrówek mają ołówki na biurku Marco. Ale zerknijmy tutaj. W tle możemy dostrzec obraz, a z boku rząd sukienek i kapelusz. Kiedy kamera przybliża się na Star, sukienki są już z drugiej strony obrazu. Spójrzcie też na tarczę, która pojawia się znikąd. Powiedziałbym, że ten błąd jest trochę natarczywy. Jeśli chodzi o teleportujące się elementy oręża i zbroi, to podczas obowiązkowej bitwy szary rogaty potwór ma u boku miecz. Czy raczej czasem ma, a czasem nie. Pewnie zależy od humoru. Przechodząc do szkoły, podczas ćwiczeń na sali gimnastycznej widzimy, że dziewczyna, która ma skoczyć na trampolinę, nosi na sobie biały pas, który idzie od lewego ramienia do prawego boku. Jak można się z lekka domyślać, pomiędzy scenami czasem widzimy to ułożenie w lustrzanym odbiciu. I powiedziałbym, że mi to... Tak, tak, wiemy. Nie pasuje ci to. W zasadzie to chciałem powiedzieć raczej, że tym wpadkom w animacji trzeba powiedzieć pas, ale twoje też dobre. Dobra, ale kontynuując tę pasę z pasją, jeden z kumpli Marco nosi strój szczura z jednym czerwonym okiem. Można wyhaczyć momenty, podczas których ten szczurzy Sharingan przeskakuje na inne oko lub kiedy znika zupełnie, bo postać się lekko poruszyła.
Również osoby w tle na widowni w ciągu sekund potrafią zamieniać się miejscami. Widać, chcą podziwiać mecz z każdej perspektywy. W innym odcinku Star próbuje przez długi czas wyhodować dla Marco normalną, ludzką rękę i w końcu jej się to udaje. Ale jeśli się zastanowić, to z tą dobrą, wyhodowaną ręką też coś jest nie tak. Jak może wiecie, w wielu kreskówkach postaci mają po 4 palce u dłoni. Jest to typowa praktyka animatorów ułatwiająca animowanie. Tą samą drogą poszli twórcy Star. W tym uniwersum 4 palce u dłoni są normalne. A zatem jeśli założymy, że dłoń wyhodowana przez dziewczynę jest idealna, to nie powinna mieć 5 palców, tylko 4. Zawsze można powiedzieć, że Star nie zwraca na to uwagi, ponieważ się nie stara. Nie no, to bardzo dobra dłoń. Powiedziałbym wręcz, że... Markowa! No dobra, zatrzymajmy tę karuzelę śmiechu na chwilę, jeśli to możliwe. Zwróćmy uwagę, że w odcinku Inny uczeń z wymiany Star na początku trzyma różdżkę, która jednak znika z jej dłoni natychmiast po zmianie ujęcia. Tu na talerzu jest widelec, buch, tu nie ma. Okej, skoro robimy buch i przyspieszamy, to tutaj jest ściana ze zdjęciami Gustawa. Buch! Nagle są na niej ewidentnie nowe kartki. Tutaj widać, że wszystkie okna w autobusie dzielą się na dwie części, w tym autobus się zatrzymuje i Marco dostaje w twarz znakiem. Widzimy, że okno, przez które przed chwilą wyglądała Star, jest nagle jednoczęściowe. Kiedy indziej różdżka trzymana przez gwiazdkę motylicę na chwilę się dematerializuje, nie po raz pierwszy i pewnie nie ostatni. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Toffiego figurka na biurku jest zawsze zwrócona w stronę kamery, nieważne z której strony ją widzimy. Przed jedną z bitew dwugłowy potwór ma na sobie bluzę, ale w trakcie walki widać, że jest już w samych portkach. Po skończonym boju, kiedy pokazane są leżące pokonane potwory, dwugłowy koleś znów jest ubrany w bluzę, tak jak na początku. W Armii Ludo był tylko jeden czerwony dwugłowy potwór, więc albo z jakiegoś powodu ziomek w trakcie walki uznał, że skończy przygodę z ekshibicjonizmem i ponownie się ubierze, albo jest to wpadka w animacji. Naleśniki są na stole, buch! Naleśniki nie są na stole. Za to odwrotny los spotyka rogatą opaskę Star podczas walki króla z klaunem. Ta opaska pojawia się na chwilę na głowie dziewczyny, problem w tym, że wcześniej w ogóle jej nie było. Innym razem Star dla odmiany nosi opaskę z kaktusami zamiast ze zwykłymi rogami, jednak pojawia się moment, w którym kaktusy na chwilę zamieniają się w rogi. Ciekawe, czym sok z rogów różni się od soku z kaktusa. Na tym ujęciu pas Marco przez chwilę robi się biały. Biały pas oznacza niższą rangę niż zielony, więc najwyraźniej Marco został zdegradowany w parę sekund gdzieś między kadrami. W tym samym odcinku Star na chwilę znikają rajstopy. A jeśli o stopach mowa, to ojciec czas raz za razem ma u nich inną liczbę palców. Teraz zatrzymajmy się nad tą sceną. Za dziewczynami widać tablicę ogłoszeń, na której wisi zdjęcie chłopaka widoczne po prawej stronie. Po zmianie kadru fotka jest już po lewej. W innym momencie bohaterki chowają się za szkolnymi szafkami. Widać za nimi kolejną tablicę ogłoszeń. Ale gdy wybiegają zza szafek, dostajemy szersze spojrzenie na korytarz i tej drugiej tablicy już nie ma. Za to zdjęcie z pierwszej tablicy wskoczyło na dawne miejsce. Na początku odcinka widać wyraźnie, że drzwi do kozy są zaprojektowane tak, że mają jedną niedużą podłużną szybkę z kratką. Ale później drzwi wyglądają już zupełnie inaczej. Mają duże kwadratowe okno z napisem Detention. Niby można to usprawiedliwić tym, że do klasy mogą prowadzić dwie pare drzwi, ale podczas odcinka możemy obejrzeć wszystkie ściany pomieszczenia i na 100% tam jest tylko jedna para drzwi. Pod koniec znów wraca prostokątne okno z kratką bez napisu, ale szybka analiza wykazuje, że szybka jest szersza niż na początku. Do tego, mimo że w niektórych scenach na szybie jest wyraźnie napisane detention, detention, tutaj to słowo ma formę detentic, detentic, tak jakby zostało urwane w połowie. Mamy też scenę, w której nauczycielka widzi węża i postanawia przebrać się w zbroję do walki. Pytanie, czemu zmieniła również spodnie, skoro raczej nie są one częścią pancerza? Niewykluczone, że to jest również przeoczenie. Marco przynosi się do innego wymiaru, gdzie czas płynie inaczej. Pod koniec odcinka w angielskiej wersji Star mówi, że nie było go tylko 8 minut, za to w polskiej wersji, że 6. Wait, 16 years? You've been gone from Earth for like 8 minutes. Co to? 16 lat? Zniknąłeś z Ziemi na ledwie 6 minut. 6 minut?! Kiedy Star podchodzi do lodówki, by spojrzeć na swoje wspólne zdjęcie z Marco, po przybliżeniu obok fotki pojawia się jakaś kartka. Inną rzeczą, która znika bez powodu, są kieszenie na bluzie Marco. Tylko tu już nawet nie potrzeba żadnych przybliżeń ani zmian scen. One znikają tak po prostu. I tutaj właśnie dochodzimy do najważniejszego pytania, które nie ma nic wspólnego z wpadkami, ale to nieważne, ponieważ i tak jest najważniejsze. Który ship jest najlepszy? I tu chyba wracamy do kwestii tego, czemu w polskiej wersji w tytule jest nazwisko Butterfly. Otóż wyobraźmy sobie, że tego nazwiska tam nie ma. Co otrzymujemy? Star kontra siły zła. No właśnie, weź pierwsze 6 liter takiego tytułu.
Starko. Dokładnie, zatem Butterfly w polskim tytule sprawia, że nie mamy nazwy shipu w samej nazwie kreskówki. Dokładnie, jestem pewien, że polscy tłumacze to przewidzieli i nie chcieli nam z góry sugerować shipu, który prawdopodobnie sami uważali za najlepszy. Czy była to dobra, czy zła decyzja, już zostawimy wam do oceny. Tymczasem chciałbym reaktywować serię Błędy twórców i tłumaczy w bajkach, być może też rozszerzyć to o gry, więc jeśli macie propozycje różnorako rozumianych wpadek, to piszcie, być może umieszczę je w przyszłym filmie wraz z waszymi komentarzami. Koniecznie też wpadnijcie na kanał omegawario.pl, jeśli interesujecie się kreskówkami. Nie tylko znajdziecie tam teorie, ciekawostki, sporo filmów o Star Butterfly i Gravity Falls, czyli Wodę Grzmotek Małych, a ja dziękuję wam za oglądanie wraz z reaktorem. Ja się odmeldowuję, see ya! Dziękuję również, życzę miłego dnia, podsyłajcie propozycje wpadek, żebyśmy mogli reaktywować serię Błędy twórców i tłumaczy w bajkach. Kurtyna!